Ruszamy w podróż do jednego z najdzikszych miejsc na Ziemi. Opuściliśmy europejskie krajobrazy i przenieśliśmy się do odległej Tanzanii, aby odwiedzić Park Narodowy Serengeti. To niezwykłe safari, które przeniesie się w sam środek dzikiej afrykańskiej przyrody do najpopularniejszego safari na świecie. W tym odcinku pokażemy Ci, o co tyle hałasu, jeśli chodzi o Park Serengeti. Dlaczego to miejsce jest tak popularne i czy faktycznie warto zapłacić więcej za safari i pojechać właśnie tam? A jeśli myślisz, aby tam się wybrać, to też podpowiemy Ci, jak to najlepiej zrobić, aby nie przepłacać i mieć gwarantowany udany wyjazd. A teraz udajemy się do Serengeti, czyli najpopularniejszego parku narodowego w Tanzanii i chyba na świecie, jeśli chodzi o safari. Nasze marzenie jeszcze z dzieciństwa miało właśnie się spełnić. Byliśmy wcześniej na safari w pięknym parku Mikumi, ale Serengeti to już zupełnie inna historia. Czy to miejsce spełni nasze rozbudzone oczekiwania? Czy może okaże się jeszcze piękniejsze, bardziej fascynujące? Ruszamy do Serengeti, aby zobaczyć tam wielką migrację zwierząt. Właśnie to sobie obiecaliśmy podczas naszego ostatniego safari w parku Mikumi, że wrócimy do Tanzanii, aby zobaczyć wielką migrację. Następnym punktem na naszej bucket list jest Serengeti, jak jest migracja zwierząt. Najpopularniejszy park narodowy na świecie, który jest odwiedzany przez ponad 500 000 osób każdego roku. No i moi drodzy, jesteśmy przy wjeździe do Serengeti, aż tutaj tłok od tych jeepów. To właśnie w tym miejscu rok w rok odgrywa się niesamowity spektakl. Ogromne stada zwierząt wędrują przez 9 miesięcy, by przez pozostałe 3 miesiące rozmnażać się, dbać o młode, tak by te, gdy będą gotowe podążać za dorosłymi osobnikami, ruszyły ze stadem w drogę. Słuchajcie, wprawne oko Franka tutaj ponownie się pokazało z dobrej strony, bo wypatrzył z tak dużej odległości słonie. Cały ekosystem parku Serengeti rozciąga się na 30 000 km², a po jego terenie niemalże nieustannie przemieszcza się grubo ponad 2 miliony zwierząt. Każdego roku na tych polach ginie około 250 000 gnu. Giną one z pragnienia, z głodu lub od drapieżników. Ale mamy tym razem szczęście do lwów, co? Ostatnio takie jakieś stare widzieliśmy. To właśnie w tym parku znajduje się populacja 3000 lwów, ponad 60 000 bawołów i można tam spotkać wszystkie zwierzęta z Wielkiej Piątki. Czym jest Wielka Piątka? Jeśli ktoś nie wie, to są to zwierzęta należące do najsłynniejszych dużych zwierząt Afryki. Są nimi lew, lampart, nosorożec, słoń i bawoł. Pomyśleć, że w XXI wieku ludzie wciąż żyją w takich miejscach. To jest niesamowite, że człowiek do tej pory oglądał takie rzeczy gdzieś na Discovery Channel i na takich podobnych, a my tutaj mamy to na wyciągnięcie ręki praktycznie, takie życie. Zgodnie z rytmem natury, w rytm pór suchej oraz mokrej, wszystko zaczyna się na nowo, a życie zatacza swój krąg. Serengeti to jedyne miejsce na świecie, gdzie taką migrację można oglądać. Zahacza ona jeszcze o park Masai Mara w Kenii, jednak tam trwa bardzo krótko i jest to o wiele mniejszy obszar. Na tym safari wydarzyło się coś, czego sobie nawet nie wyobrażaliśmy. To, co się stało, nie da się opowiedzieć słowami, więc w dalszej części postaramy się to jakoś pokazać. W dalszej części filmu dowiesz też się więcej na temat migracji zwierząt, zobaczysz, gdzie można spać na safari w namiotach, gdzie w nocy słychać wycie lwów, polujące hieny, gnu i inne odgłosy dzikiej Afryki. Obstawiajcie, czy przeżyjemy dzisiejszą noc. Śpimy tylko w namiotach, nie? Pomiędzy nami a dzikimi zwierzętami jest tylko mała warstewka materiału. I trochę błota. To nas tylko chroni. To jesteśmy my. To jest taka płachta na zamek. A tam jest wildlife. Pokażemy ogromne ilości zwierząt, które wędrują przez Serengeti, ale też wpływ safari na środowisko zwierząt i ryzyka z tym związane dla lokalnej społeczności Masajów. No, they just talking to Masai. Doing business. What's this? No, no. Masai. Oh. Słuchajcie, moi drodzy, to co właśnie widzieliśmy na drodze, bardzo przykra sprawa. No, mamy tylko nadzieję, że nie ucierpiał żaden Masai, tylko jakieś zwierzę. No, mamy taką nadzieję. Frank mówi, że nie wie, że ciężko powiedzieć, co tam przykryli materiałem, czy to był, jeżeli to był Masai, to jakieś małe dziecko, bo to nie wyglądało na duże ciało. Także mamy cały czas nadzieję, że to była tylko jakaś może ich koza albo coś takiego. Tym razem wybraliśmy się na safari z Dar es Salaam samochodem. To niesamowite doświadczenie rozpoczęło się już po drodze. No i moi drodzy, złapaliśmy gumę, złapaliśmy, pękła opona, ona jest nie do naprawienia, już nie da się tego zakleić. Frank dzwoni po kogoś, żeby przywiózł nam nową zapasówkę, bo mamy zapasówkę, ale nie pojedziemy do Aruszy taki kawał drogi bez opony zapasowej. Coś mamy z oponami podczas tego wyjazdu. Raz złapaliśmy gumę w przednim kole na Zanzibarze, złapaliśmy gumę w tylnym kole na Zanzibarze i złapaliśmy gumę w tylnym kole w Dar es Salaam. Frank znalazł kawałek metalu, na który wjechaliśmy i który nam załatwił oponę. Drugi już jakiś pan sobie przyjeżdżał koło nas na motorze i pytał, czy nie potrzebujemy pomocy, czy może coś trzeba pomóc, także kraj taki dosyć, miasto dosyć pomocne i myślę, że jak najbardziej w razie jakichś niespodzianek to szybko można jakąś pomoc uzyskać. No i koło naprawione, moi drodzy, jedziemy, jeszcze tylko tankowanie. Natalia już nadaje na Instagramie na bieżąco wszystko. Odwiedźcie koniecznie Instagrama Szewczyk_Travel, tam jest wszystko na bieżąco. Frank tankuje auto i wyjeżdżamy do Arusza. Czekały na nas 10 godzin pełnych niesamowitych widoków i ciekawych konwersacji, bo jechaliśmy w tą podróż z najlepszym przewodnikiem safari, jakiego mogliśmy sobie wymarzyć. Frank to niesamowity człowiek, od którego dowiedzieliśmy się naprawdę masę rzeczy, nie tylko na temat zwierząt i safari, ale też na temat Tanzanii i całej Afryki. Okay, Frank, so who was your guest once? Mr. Boris Johnson, who was the prime minister of UK, but at that time he was just the mayor of London. Okay. So I guided him at Ruwaha Park for how long? 4 nights. Interesująca historia z tym Borysem Johnsonem, co nie? Że późniejszy premier Wielkiej Brytanii był na safari z Frankiem osobiście tutaj w tym samochodzie. Frank naprawdę ma duże doświadczenie w robieniu safari, bo wtedy pracował jeszcze dla firmy i został wybrany jako przewodnik dla Borysa Johnsona. Oni widzieli, kim on jest, był wtedy burmistrzem Londynu. Dlatego Franka polecamy, bo on wie, co robi. On się naprawdę na tym zna. Potrafi opowiadać z pasją, a ciekawostkami i historiami na temat zwierząt i Afryki sypie jak z rękawa. Także jeśli byście chcieli budżetowo odwiedzić safari, no to Mikumi Frank poleca najbardziej. Frank, Selu, but not in the rainy season, right? Yeah. It's only few months you can enjoy Selus. Okay. Maybe August to beginning of November before the rain. Okay, and after that you don't recommend? Yeah, I don't recommend because you don't see much. Okay. If you want to see landscape and a few animals, it's fine. Okay, but if you want lots of animals, then you recommend something different. Yeah. Taka podróż dała nam możliwość zobaczenia naprawdę sporego kawałka Afryki, którego nie mieliśmy okazji wcześniej oglądać na Zanzibarze, bo to właśnie z Zanzibaru przyjechaliśmy do Tanzanii kontynentalnej. Po drodze mogliśmy zobaczyć ogromne farmy agawy, z których wyrabiane są biodegradowalne torebki, spotykane wszędzie na Zanzibarze i w Tanzanii. Jest tam całkowity zakaz używania torebek plastikowych, przez co do łask powróciły farmy agawy. Jak nam Frank opowiedział, trochę lat wstecz te farmy znikały z krajobrazu Tanzanii, ale przez zakaz używania torebek plastikowych powrócił ponownie sens hodowania tych roślin. Taka podróż trwa dość długo, nawet nieco, może za długo bym powiedział. Normalnie na to safari polecałbym podróż z Zanzibaru do Arusza samolotem. Ewentualnie samochodem fajnie się jedzie do parku Mikumi. Tam również zobaczysz cudowne, dzikie zwierzęta w swoim naturalnym środowisku, a cała podróż będzie trwała ponad połowę krócej. No ale my mieliśmy bardzo napięty budżet i podróż samochodem wychodziła sporo taniej. Taka podróż dała nam też możliwość zobaczenia góry Kilimandżaro, co prawda tylko z daleka, z drogi, ale i tak wyglądała ona imponująco. Na ujęciach z kamery szerokokątnej wygląda ona, jakby była 3 razy dalej niż wtedy, kiedy koło niej przyjeżdżaliśmy. Moi drodzy, Kilimandżaro przed nami. How far we are, Frank, from Kilimandżaro? 6 kilometers. Okej, to wciąż mamy 60 km do Kilimandżaro, ale już widać, jaka to potężna góra musi być. Okej, and we going straight. Dobry wieczór, słuchajcie, tak wygląda nasze dzisiejsze spanie w Arusza. Do zobaczenia rano. I jest i Frank, i całe auto dla nas. Ja tylko mam aktualnie jedną myśl w głowie, gdzie skombinować taką czapkę. Właśnie widzieliśmy zebry już tutaj przy drodze I żyrafę. I żyrafa, która przebiegła przez drogę. I w ogóle masakra to jest. Dotarliśmy do bramy Ngorongoro. So Frank, how big is the crater? From east to the west is 18 kilometers, and from the south to the north is 10 kilometers. Co powiesz, Łukasz, w ogóle jedząc sobie ten lunch cudowny? Zobacz tu. Z takim widokiem. To jest po prostu... Nie wiem nawet co powiedzieć. To był krater Ngorongoro widziany z góry. Byliśmy na wysokości około 1900 metrów nad poziomem morza. Park Ngorongoro można również zwiedzić, wybierając się na takie safari do Serengeti, jednak ma to bardziej sens zatrzymując się na 3 noclegi. My jedziemy na 2 noce, więc bez sensu byłoby tylko przebiec przez park i zapłacić za wstęp, nie doświadczając w pełni jego piękna i obfitości flory i fauny. Po drodze jeszcze trafiamy na najsmutniejszą rzecz, której w życiu nie spodziewaliśmy się oglądać. 2 jeepy safari wracające z Serengeti, jadące jeden za drugim, potrąciły chłopca Masai, który niestety zginął na miejscu. Jak się później dowiedział Frank, auto jechało jedno za drugim i chłopiec nie zauważył drugiego pojazdu. Po przejechaniu pierwszego z nich wbiegł na drogę prosto pod koła drugiego. Jadąc mieliśmy cały czas nadzieję, że przykryte materiałem ciało to jakaś koza lub inne zwierzę hodowane przez Masajów, jednak później Frank potwierdził najgorsze. Teraz zapytamy Franka o coś, czego wszyscy jesteśmy ciekawi. Zebra white and have black stripes, or black and have white stripes? What do you think? Even the zebra when it's born doesn't have even black or white, it's more brown. Okay, and then later on the standing colors are getting involved after a certain age. They're black with white stripes. Yeah, it's black and white stripes. Czyli wszystko jasne, tajemnica rozwiązana. Proszę bardzo. Podziękowania piszcie w komentarzach. Dojeżdżamy na miejsce. Nasze noclegi mamy w Heritage Luxury Tented Camp, a ku naszemu zaskoczeniu tuż przed naszymi namiotami przechodziła właśnie grupa słoni. No! Słuchajcie, słonie są zaraz koło kampingu. Przy obozowisku. Słuchajcie, to jest camping, a tu słonie, widzicie te słonieje. Moi drodzy, jesteśmy już w tym obozie, gdzie śpimy. To jest taki luxury camp, coś tam, później wam to gdzieś tam napiszę na dole. Z rewelacja, nie? Taki niby namiot, ale taki luksus... Niby willa, normalnie takie luksusowe łoże. Tutaj duży pokój, w końcu dużo miejsca. Tutaj łazienka, tylko jakieś świerszcze tu słyszę cały czas. Nie wiem gdzie to, z dworu. Tu toaleta, tu mamy prysznic. Wszystko takie w drewnie, ale zrobione tak na wypasie, nie? Lustro, duży zlew. Szlafroki nawet. A słuchajcie, jak w nocy chce się wyjść, jest jakaś potrzeba, żeby wyjść w ogóle z pokoju. Nie wolno chodzić sobie samemu po obozowisku. Dostaliśmy walkie-talkie. Mamy na kanale numer 1 zgłosić nasz numer pokoju i... To jest tak zwany 1 call the Masai. I ktoś z ochrony po nas przyjdzie i wtedy z nami pójdzie, nas odeskortuje. Nie wolno chodzić sobie samemu, ale wiecie co, no nie ma co się dziwić, skoro przed pół godziny, przed 20 minutami widzieliśmy przed naszym tutaj, tym całym obozem, stado słoni. Te piękne, ogromne zwierzęta przeszły sobie może 40 metrów od namiotów, w których mieliśmy wkrótce spać. Niezła zapowiedź całej wyprawy. Co jest naprawdę niesamowitego w tej przygodzie, to to, że nocując właśnie w tym miejscu od dzikiej przyrody, dzikich zwierząt, dzieli nas tylko materiałowa ściana naszego dużego namiotu. Podczas safari z 2 noclegami świetne jest to, że ma się calutki dzień na safari z przerwą tylko na lunch. Tak samo jest w parku Mikumi i tak samo tutaj, czy w każdym innym parku. Lunch tego dnia zabraliśmy ze sobą, aby nie musieć wracać do ośrodka. To nie jest tak, że to miejsce jest bezpieczne, tutaj po prostu... trzeba, przyjeżdżając jako pierwsza wycieczka, musi objechać kilka razy dookoła i sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Ilość historii, jakie usłyszeliśmy od Franka podczas tego wyjazdu, po prostu nas oszołomiły. Frank bywa na afrykańskim safari dość często, co jako przewodnik chyba jest normalne. Dlatego opowiedział tyle ciekawych rzeczy, tyle informacji na temat zwierząt, na temat Afryki. Frank nie tylko jest przewodnikiem, ale jest w tym fachu na tyle doświadczony, że często jest zapraszany przez tanzańskie koledże, w których uczą się nowi przewodnicy safari. Jego ponad 15-letnie doświadczenie pozwala naprawdę zrobić genialne safari. No i moi drodzy, tutaj jest miejsce, w którym można wyjść na chwilę. Frank wyszedł, najpierw sprawdził, czy jest bezpiecznie. Poklaskał sobie, nie wiem, czy to wystarczająco. Patrzcie, hipopotamy. Widać w nim pasję do zwierząt i do tego, co robi. Potrafi nawet naśladować odgłosy wielu zwierząt występujących na safari. I robi to naprawdę dobrze. And then another one. Don't come, this is my place. Okay, so they communicate like that. Yeah. Byliśmy w Serengeti już na pograniczu pory deszczowej, także mieliśmy sporo chmur i nawet czasami lekko popadało, ale muszę powiedzieć, że była to miła odmiana po tych upałach na Zanzibarze i w Dar es Salaam. Mieliśmy okazję zobaczyć lamparta, który dopiero co upolował niewielką zebrę. Niestety było to bardzo daleko i dobrze było coś widać dopiero przez lornetkę, a nie miałem teleobiektywu, aby wam to dobrze pokazać. Widzieliśmy też całą masę lwów. Jeden nawet otarł się o nasz samochód, przechodząc sobie koło nas. Ten lew był naprawdę potężny. Nie wiem, czy kamera w ogóle to odda. Nie zabrakło też słoni, które mieliśmy okazję oglądać z bardzo bliska i także z nieco większych odległości. Były żyrafy przy samej drodze. Nie zabrakło bawołów, guźców, hien, antylop, ale przede wszystkim widywaliśmy gnu i zebry, czyli gatunki, których lwia część, ciekawy dobór słów, co? Bierze udział w wielkiej migracji. Nie udało nam się tylko zobaczyć nosorożców, które nie są tak łatwe do wytropienia w Serengeti. Aby zobaczyć te zwierzęta, chyba najlepiej wybrać się do parku Mkomazi w Tanzanii. Wiesz, co ja dzisiaj mam wspólnego z zebrą? Pokaż. A ja ze słoniem? Na tym safari jednak wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy w najśmielszych snach. Cała migracja zatrzymała się na noc tuż przed naszymi namiotami. To nasz obóz. Tutaj są. Przed naszymi oczami wielka migracja się rozgrywa na żywo. Tysiące zwierząt migrują, idą wraz z rytmem natury. A my teraz udamy się na herbatkę ciepłą i kawkę, podziwiając właśnie ten widok. Posłuchajcie, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że nie będą tak muczeć cały wieczór, bo się nie wyśpimy. W nocy aż ciężko było zasnąć i gdyby nie to, że byliśmy wykończeni po całym dniu safari i wcześniejszej drodze do Serengeti, to pewnie byśmy nie zasnęli. W nocy było słychać jeden nieustanny ryk stada, a później odgłosy polujących hien. Kiedy te zaczęły polować, stado zrobiło się jeszcze głośniejsze i bardziej niespokojne. Tu są normalnie dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy antylop gnu. Migracja przechodzi pod naszym kempingiem. Kiedy rano wyszliśmy z namiotów, stado było już nieco dalej od nas, ale wciąż po horyzont widzieliśmy tysiące zwierząt. Where are all the animals? On the other side. Okay. Ostatniego dnia wielka migracja przeszła dalej i zniknęła sprzed naszych namiotów. Dobra, ostatnie śniadanko zaliczone, rozejrzę się tylko, czy lwów nie ma. Teraz wszystkie zwierzęta są z tamtej strony, tam je słychać. Tu wszystko wyżarły, tędy chyba szły, bo tu kupy są. W miejscu pojawiły się za to pojedyncze hieny, które, jak powiedział Frank, łączą się nocą w większe grupy, aby razem polować, a w dzień poruszają się samotnie lub w malutkich grupach. Jeśli interesuje cię taka wyprawa do parku Serengeti z Frankiem, albo może nieco tańsze, ale też cudowne safari w parku Mikumi czy w każdym innym parku w Tanzanii, to możemy pomóc w zorganizowaniu takiego safari z Frankiem, który ma 4 lata koledżu, jeżeli chodzi o życie dzikich zwierząt w Afryce. Później 2 lata jeszcze jakiegoś researchu robił na ten temat i ma już 15 lat doświadczenia, także to jest naprawdę fazy, który się na tym zna i od niego dużo się można dowiedzieć i z takimi ludźmi powinno się na safari jechać. I potrafi wypatrzeć z tak daleka zwierzęta, które się tak dobrze kamuflują, że ja po prostu nie ogarniam tego. Trzeciego dnia po porannym safari nadszedł czas, aby wyruszyć w drogę powrotną do Dar es Salaam. Safari było zdecydowanie największą przygodą afrykańską, jaką do tej pory mieliśmy. Go home, just to greet my friend Robert Lewandowski. He's your friend? Yes. Oh, okay. We gotta say hi. My ruszamy w dalszą drogę, ale zostańcie na kanale, bo teraz ruszamy do Lushoto, czyli cudownego miejsca w Tanzanii, które też można odwiedzić z Frankiem, jeśli ktoś byłby taką wyprawą zainteresowany. Czekają nas cudowne widoki na Afrykę z punktu widokowego Lushoto na około 1,5 km ponad poziomem morza i kolejna przygoda już w następnym odcinku. Będzie też ta dziwna restauracja, która wyglądała jakby z filmu Być jak John Malkovich. Jeśli interesuje Cię tematyka safari, to zobacz koniecznie nasze pierwsze safari w Parku Narodowym Mikumi. Link do tego filmu jest już widoczny na ekranie końcowym lub w opisie tego filmu. Zatem do zobaczenia tam. Cześć!